Wszyscy przybywający na spotkanie, Kaszubi i gości, 14 raz gromadzą się Kaszubi z całego świata, aby dać wyraz przywiązania do korzeni i bogatej, pisanej przez wieki tradycji. Los rozproszył was po wielu zakątkach ziemi, ale wy nie zapomnieliście, skąd wyszliście. Skorzystaliście z mądrej rady Jana Pawła II, który powiedział, że lud, który zapomina o swoich korzeniach, nie ma przed sobą także przyszłości. Dlatego właśnie nie lękamy się o waszą przyszłość. W ten doroczny zjazd w szczególny sposób wpisuje się pociąg Transkaszubia oraz przybyła do Sopotu flotylla łodzi, które nie są jedynie folklorem rybackich tradycji, ale to przede wszystkim, powiedziałbym, metafora. Łódź w czasie burzy na Jeziorze Galilejskim, po którym płynęliście przecież podczas pamiętnej pielgrzymki Kaszubów, stała się schronieniem dla grona apostołów. Tak jak dziś Kościół gromadzi nas na swym pokładzie, byśmy mogli dotrzeć do portu zbawienia. I dzięki tej łodzi Kościołowi łatwiej przepłynąć przez nawet najbardziej wzburzone fale dzieje historii. Łódź to także symbol podjęcia życiowych wyzwań i owocnego połowu. Bez tego Chrystusowego dug in altum, bez owego wypłynięcia na głębie, sieci trzymane przez człowieka będą ciągle puste. Zatem poddając się tej symbolice łodzi, którymi przybyliście, odnajdźmy jeszcze mocniejszą zachętę do przeżywania tej najświętszej ofiary, o przewodniczenie której prosimy naszego szczególnego gościa, księdza arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, pierwszego metropolity gdańskiego, pasterza, który od samego początku towarzyszył nam z wielkim entuzjazmem, umacniał w wierze, również wtedy, gdy razem z nim stąpaliśmy po palestyńskiej ziemi śladami Chrystusa, wpisując w te ślady również historię Kaszubów. Dziś tę historię piszemy wydarzeniami czwartego zjazdu Kaszubów i Eucharystią, do sprawowania której za chwilę przystąpimy. Witam także honorowych gości zjazdu, posłów, senatorów, wszystkich jego organizatorów, władze samorządów pomorskich oraz wszystkich uczestników i zapraszam do wspólnej modlitwy.